A ja się zabieram za pieczenie makowca i będzie to makowiec po japońsku. Mój będzie zrobiony z masy makowej już gotowej, która ma w sobie miód i bakalię. Ewentualnie dosłodzę to jeszcze moim miodem, gdyby okazało się za mało słodkie. Będą 3 jabłuszka starte na tarce, 4 jajeczka, które za chwilę ubiję w mikserze oraz cukier waniliowy, proszek do pieczenia i pół szklanki kaszy mannej. If it were another Christmas day, I can give you a cup of cocoa. Kogiel mogiel ubity. Ja dodałam tutaj jeszcze odrobinę cukru pudru. Proszę bardzo, jak się ładnie ubiło. I teraz będę dodawać po kolei wszystkie składniki. Masę makową. Teraz dodam 3 starte jabłka. Cukier waniliowy. I kasza manna. Około 10 łyżek takich, wiecie, do zupy. Blaszkę do pieczenia wyłożyłam papierem i gotową masę wylewamy na blaszkę. It went pretty much like this. If you were another Christmas day, I can give you a cup of cocoa. Even if it was cold, babe, don't worry, I'll be there for to one another, and don't give in to fear. That's all that I'm asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. Wrzucam obrane i pokrojone w kosteczkę ziemniaki. To bear, we all have got our faults. For once when we're affronted, can we turn the other cheek? For Christmas, I just want a little peace. And if the fates should bless us with... Do ugotowanych ziemniaków i marchewki w bulionie dodam teraz grzybki, które podsmażyły się na masełku klarowanym. Są tu grzyby leśne, jak i również pieczarki brunatne i cebulka. Na koniec gotowania dodam taki koncentrat od Krakusa. Jest to grzybowa z podgrzybkami. Nie miałam tego nigdy, co prawda zawsze gotowałam moją zupę bez koncentratu, ale dlaczego by nie spróbować? Także na koniec powiem Wam, czy warto dodawać ten koncentrat, czy lepiej gotować tradycyjnie bez koncentratu. To one another, and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting. Kochani, witam się z Wami serdecznie na moim kanale. Jak słychać, znowu jestem chora. Rozłożyło mnie. Pierw Anastazja zachorowała, nie upiekłyśmy pierniczków, jak to było w planie, a teraz rozłożyło mnie, mam anginę.
No, także tak to wygląda. A jeszcze na domiar wszystkiego to wyjechałam na parę dni do Monachium i tu mnie złapała choroba. No ale za parę dni wracam. Mam nadzieję, że się wykuruję do tego czasu, bo wiecie, jak to podróż w chorobie. No, ale taki wyjazd, kiedy jest się chorym, to też jest do niczego. Cieszę się, że nagrałam wcześniej, że udało mi się nagrać trochę materiału, jak gotuję moją zupę grzybową świąteczną, jak piekę ciasto, ten makowiec po japońsku i urywki z wajnak smarku tutaj w Monachium. Także tak to wygląda u mnie sytuacja świąteczna. Kochani, już dłużej tu gadać nie będę, bo jest mi nawet ciężko i czuję, że za chwilę mnie atak kaszlu złapie. Także ja Was zapraszam do oglądania. Chciałabym jeszcze Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Przede wszystkim zdrowia i szczęścia i dużo miłości i aby nikt nie był smutny w ten dzień. Do zobaczenia, kochani. You know, I think I'll tell you the story of my life. No way! I want to hear too. I was born in Animas, North Dakota, a long time ago, see? And now I'm lucky enough to be here with you. Yeah, but what happened to the tree? Yeah, what else happened? Well, it went pretty much like this. If you were on the Christmas day, I can get